otwieramy na zaproszenie Fundacji Patria Nostra galę konkursu. Zapraszam pana prezesa Mirosława Gryko i panią prezes Natalię Wołyniec. To dla nas wielki zaszczyt widzieć to wspaniałe grono młodzieży najzdolniejszej ze zdolnych. Wasze prace są wspaniałe, jesteście nadzieją polskiego filmu. Witamy także naszych szacownych patronów honorowych, sponsorów, fundatorów nagród i partnerów. Bardzo się cieszę, że Grupa Lotos mogła wesprzeć tak wspaniałe przedsięwzięcie. Ale przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować i pogratulować i wszystkim organizatorom, uczestnikom, a przede wszystkim laureatom konkursu Patria Nostra. Wasze dzieła są bardzo ważne, bo przypominają polską historię, przybliżają naszą narodową tożsamość, budują poczucie wspólnoty, a przede wszystkim poczucie dumy z bycia Polakiem. Jeszcze raz wam za to bardzo serdecznie dziękuję. Poprosimy teraz o podanie statuetek w kolejności, którą wam wyczyta tutaj pan. To jest dobra okazja, żeby podziękować także zarządowi Polskiego Koncernu Naftowego Orlen za wsparcie piątej edycji konkursu. Brawa dla Orlenu. Niestety przedstawiciela nie ma, ale pamiętamy o nich i dziękujemy brawami. Zapraszam przedstawiciela Fundacji Grupy Polskich Kolei Państwowych, pani Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP. A teraz Krajowa Spółka Cukrowa, pani Barbara Szczepanik. Zapraszamy, kierownik działu marketingu. Ze Stowarzyszenia ROTA mamy honor gościć prezesa Stowarzyszenia pana Rafała Bojanowskiego. Ale chyba ktoś w jego imieniu będzie musiał odebrać, bo jak na razie nikt na scenę nie zmierza. W związku z czym zapraszamy pana starostę Józefa Rostkowskiego, starosta z Ostrowa. Zapraszamy serdecznie i prosimy o głos. Lekkie sprostowanie, wicestarosta powiatu Ostrowskiego. W Krakowie jest taka zasada, że do podpułkownika mówi się pułkowniku, a do wicestarosty starosto. Także... Tak, ale ja w imieniu pana starosty Zbigniewa Chrupka chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim biorącym udział w konkursie. Również gratuluję organizatorom tego wspaniałego dzieła, jako jest przekazywanie historii w różny sposób, z której powinniśmy być bardzo dumni, bo chociaż ta historia nasza jest bardzo skomplikowana i, że tak powiem, bardzo tragiczna, bo świętujemy te wszystkie uroczystości, ale uroczystości takie w przeważającej liczbie przegrane, ale mimo wszystko bądźmy z tej naszej historii dumni. Serdecznie dziękuję. Chyba najbardziej emocjonująca część. Przed nami trzy ostatnie nagrody, ale najważniejsze. Trzecia, druga i Grand Prix. Którego z młodych kawalerów będziemy pasować na laureata? Dostojny bracie Tomaszu, podajcie szablę. A także w imieniu wszystkich tych, którzy waszej zespołowi.
trzecią w tegorocznej edycji. Pasuje Ci w imieniu Waszej grupy na laureatów. Stań i odbierz szablę, która Ci się przynależy. A szablę ufundował? Szabla została fundowana przez panią senator Marię Koc. Drugie miejsce zajęła grupa uczniów, zespół z 86. Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Czy są obecni? Zapraszamy. Filip Leszkowicz, Paulina Pałacz, Borys Tamakowicz, Małgorzata Pachulska. No tutaj, młody przyjacielu, nie masz chyba wyboru, jako jedyny będziesz pasowany. A więc klęknij. W imieniu konkursu historycznego Matka Polska. Szabla została fundowana przez pana Adama Strużyka, marszałka województwa mazowieckiego. Na cześć pana marszałka Adama Strużyka. Wiwat! Wstań, unieś głowę, wsłuchaj się w słowa pieśni o małym rycerzu. To jest wieść dla zwycięzców i dla laureatów Grand Prix. A są nimi przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego nr 3 imienia Juliusza Słowackiego w Otwocku. Wiwat! 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 A więc podobnie jak ostatnim razem, decyzja, kogo pasujemy, jest prosta. Ręki na prawe kolano. W imieniu konkursu historycznego Fundacji Patria Nostra na czele z jego prezesem Mirosławem Gryką i wszystkim pięknym głosami przyznali waszemu zespołowi pierwszą nagrodę Grand Prix tegorocznej edycji konkursu Patria Nostra na Mazowszu. Pasuje cię na laureata pierwszego miejsca wraz z wszystkimi, którzy ci w tym pomagali. Odbierz przynależną ci szablę, którą fundował minister kultury i dziedzictwa narodowego. Pan premier Piotr Gliński, wiwat! Wiwat! Laureaci Grand Prix pierwszego miejsca! Wiwat! 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 Wszyscy uczestnicy konkursu, wszyscy obecni na sali, wszyscy, którzy wiedzą, czym jest Patria Nostra! Wiwat! 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 Niech żyją!